Dzisiaj pokażę Wam kolejny zestaw z ciastoliną, tym razem plastelino, ale też zauważam, że występuje pod innymi nazwami, na przykład coś podobnego, taka farma, jest z serii Smiki. I zaraz zobaczymy, co jest w środku. To są elementy zestawu, mamy tutaj foremki do wyciskania różnych kształtów, takiej 3D. Mamy też foremki zwierzątek, jest tutaj kaczka, owieczka, świnka i krowa. Tutaj jest taki lejek, taka trochę jakby strzykawka do napełniania tych foremek i też do wyciskania tutaj różnych kształtów. Tu są końcówki z motylkiem, z sercem. Jest też taki przód domku z drzwiami i tutaj też są do odciśnięcia takie małe kształty, na przykład marchewki, brokuła. Więc też można odciskać i jeszcze w tym domku można do tego dołączyć o, takie elementy. Tutaj jest miejsce na przykład to jest też foremka z pomidorem. Są do tego cztery masy w czterech kolorach i żeby na przykład oczywiście zrobić taką różową świnkę, no to trzeba masy pomieszać czerwoną z białą, ale białej nie ma, więc troszeczkę te kolory będą inne niż są sugerowane na opakowaniu, bo nie jesteśmy w stanie zrobić na przykład różowej świnki, ani białej owieczki, ani białej krowy. Jesteśmy w stanie zrobić tylko żółtą kaczuszkę, więc troszeczkę ten obrazek tak wprowadza w błąd. Do robienia drzewek i od nich zaczniemy. Czyli biorę trochę masy. W ten sposób i ściskam. Hopa, już mamy choinkę. Odrywam nadmiar tej ciastoliny, żeby kształt był ładny. I proszę, taka choinka 3D. Mogę ją sobie tutaj postawić. I tak samo wkładam na jedną. I na drugą stronę, żeby po złożeniu ten element był taki właśnie trójwymiarowy. O, proszę, tutaj mamy jakieś drzewo liściaste. Tutaj są foremki na przykład do robienia płotu. No to zrobimy płotek, może niebieski. Mam po tej stronie po prostu więcej tej masy. I zobaczymy. Opa, ściskam. I proszę. Już jest płotek. No i teraz tych płotków trochę trzeba porobić, żeby zrobić ogrodzenie. Że warto dorobić kwiatki. Tu są, zobaczcie, takie odciski do kwiatków. Czerwonej z niebieską, żeby wyszedł mi taki, załóżmy, ceglasty kolor. Tutaj umieszczam. Dodaję, a może ten kwiatek? Dodaję trochę zielonego na listki. O, w ten sposób. Takie coś. No i ściskam. I tak prezentują się moje kwiatki. Taki tulipan wyszedł. Hop. No i teraz go posadzę na tej doniczce. Hop. I do ogródka. Z tej drugiej żółtej foremki. No i też go. Trochę rozgniotę tej niebieskiej ciastoliny. Tutaj zakładam końcówkę kwiatuszkiem. O, coś takiego. I przeciskam. Trochę to pokroję na kawałki. No i mam taką trawkę, którą sadzam dookoła mojego jeziorka. Z tej foremki. I w instrukcji jest, żeby tą foremkę umieścić. O! W tym naszym wyciskaczu w ten sposób, tak? I teraz do środka wkładam żółtą masę, a bo kaczka ma być żółta. Biorę to moje popychadło. No i napełniam kaczuchę. Zdejmuję i otwieram. Hopa.
I tak prezentuje się kaczuszka. To ją siup na staw. Tchanie nie jest aż takie proste, jakby się mogło wydawać, więc pokażę Wam drugi sposób. Po prostu umieszczam ciastolinę w foremce. Po dwóch stronach tej foremki. No i teraz po prostu ścisnę. Moim zdaniem tak jest łatwiej. Tak zrobić kaczkę niż przeciskając wcześniej przez to takie urządzenie do wyciskania. Tuję tą masę zieloną. Tej masy i na górę trochę zielonej. Nie jest taki wyraźny. Przynajmniej tego pomidora. Marchewkę. No może tą marchewkę spróbujemy. O, marchewka zdecydowanie lepiej wygląda. O, i tak to wygląda. Dajcie znać, czy znacie, i miłej zabawy. Pa!